generał Mirosław Hermaszewski. Na chwilę przed spotkaniem z mieszkańcami Kwidzyna, pierwszy i ostatni jak dotąd Polak, który był w kosmosie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, kłaniam się. Panie generale, jak się okazuje, ma pan bardzo liczną rodzinę w Kwidzynie i bardzo duże grono znajomych, które się do pana przyznają, ale to nie jest poniekąd koniec związków z naszym miastem albo jego okolicą, bo wyszkolenie na samolotach z napędem silnikowym, śmigłowym, odbył pan w nieodległych od Kwidzyna niespełna 30 kilometrów Lisich Kątach. Pamięta pan te czasy? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że w Kwidzynie rzeczywiście mam członków mojej rodziny, szczególnie od strony mamy bielawskich, no ale wielu też moich rodaków, którzy przeżyliśmy tam na Wołyniu swój holokaust. To są ludzie o ciężkich doświadczeniach, ale to są ludzie bardzo ambitni. Jak pan wie, wielu z nich wyszło z tych małych miejscowości i są ludźmi zauważalnymi. A co się tyczy mojego tu szkolenia, coś pan słyszał na ten temat, może nie tak. W Lisich Kątach oczywiście latałem, ale na szybowcach. To były piękne chwile, 61 rok. Ja już się nauczyłem wcześniej latać, ale na samolotach latałem Grudziądzą. To nieodległy zresztą od Lisich Kątów. Bazowaliśmy właśnie tam w Lisich Kątach. Codziennie rano przed lotami przylatywaliśmy na lotnisku w Grudziądzu. No i wtedy zaznałem po raz pierwszy smak takiego prawdziwego latania. A było to jesienią, więc lataliśmy tu w rejonie Borów Tucholskich, tam w kierunku Brodnicy, Radzynia. Pamiętam tą impresję tych Borów Tucholskich, kiedy jesienią wybarwiały się drzewa. Niesamowite to jest. Zresztą później po latach i teraz czasami przyjeżdżam do Borów Tucholskich na grzyby. I tutaj ten czas pobytu to był taki czas kształtowania takiego charakteru i czas wtajemniczenia, wielkie tajniki lotnicze, latania. Panie generale, powiedział pan, przywołując swoje pochodzenie, wołyńskie pochodzenie, że stamtąd wywodzą się ludzie ambitni i pański życiorys poniekąd potwierdza tą tezę, bo jest to życiorys konsekwentnego dążenia do celu. Kiedy postanowił pan, że zostanie lotnikiem, bo jak wiem, nie było to takie oczywiste i szereg przeszkód, w tym również formalnych, musiał pan pokonać. Wie pan, nie można postawić pytania, kiedy ja zdecydowałem zostać lotnikiem. Najpierw ja marzyłem być lotnikiem. No i wie pan, w tej białej łepetynie tego 6-7-letniego chłopaczka, bo tam się urodziła taka iskierka, no żeby no spróbować, może ja też potrafię. Miałem już brata lotnika i to zawsze mnie interesowało, dlaczego te ptaki latają. Potrafią chodzić po ziemi, ale latają. Dlaczego chmury się tak dziwnie przemieszczają? I próbowałem, robiłem modele różne, prawda? I to była dla mnie tak odległa perspektywa, że nie wierzyłem, że zostanę lotnikiem. Zacząłem się tak troszeczkę skierować w stronę techniczną, może jakimś zostanę inżynierem, konstruktorem, ale to lotnictwo to tak na dobre zagościło w mojej łepetynie, że jednak udało mi się. Oczywiście nie tak od razu, bo to było dość trudna była droga, ale o tyle łatwa, że można to wtedy było realizować za darmo. Trzeba było tylko chcieć, być zdrowym chłopcem, mieć predyspozycję. No i trafiłem wtedy w taki moment, że ta biedna półsierota, która wychowywała się w 7-osobowej rodzinie bez ojca, bo ojca, jak pan wspomniał przed chwilą, przed rozmową, zamordowali Ukraińcy. I tutaj w Kwidzyniu jest wielu takich, którzy mają tą traumę. Ale mówimy o lotnictwie. Panie
generale, no przeżył pan ten cały cykl wyszkolenia lotniczego od pilota szybowcowego po pilota samolotów ponaddźwiękowych i nadszedł ten moment, kiedy znalazł się pan w dosyć dużej grupie oficerów zakwalifikowanych do udziału w polskiej części programu Interkosmos. Czy wtedy, na samym początku tej drogi, która zakończyła się startem na orbitę, pomyślał pan, że poleci pan w kosmos? Albo inaczej zapytam, czy już wtedy chciał pan lecieć w kosmos? Strasznie pan dużo mówi. Wie pan, ja mam taki zawód, gdzie lubię bardzo, jak myśli są formułowane krótko i zwięźle. Dużo wątków pan poruszył, prawda, w tym momencie. Ta droga była taka, powiem szczerze, nieoczekiwana. Ja już byłem wtedy doświadczonym lotnikiem. Latałem na migach 21, byłem dowódcą pułku lotniczego we Wrocławiu. No i tam tak dostałem taki tajny telegram, żeby wytypować bardzo dobrych pilotów perspektywicznych, oczywiście zdrowych, którzy mieli przeszkolenia nowy, wyjątkowy sprzęt o wyjątkowych osiągach. No ale nie bardzo chciałem pozbyć się dobrych lotników. Potrzebni byli. Ale kiedy mnie zapytano w końcu, czy nie reflektowałbym latać szybciej, wyżej, powiedziałem, że tak. No i wtedy niemalże zostaliśmy wtrąceni do Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. No i tam nas badano przez 3 miesiące. Dzień i noc. Dzień i noc. I kiedy z tej dużej grupy, się było, pojechało nas tam około 80, z tej dużej grupy zostało nas 16 po 2 miesiącach. Dopiero wtedy powiedziano, że to chodzi o lot kosmiczny. A to zwątpiłem bardzo, bo na szybowce tak nie dostałem się od razu. Były takie jakieś tam zastrzeżenia lekarzy, byłem za szczupły, ale ja powiedziałem, że ja muszę. No i tutaj zostało nas 16 i wtedy mówię, Boże, jest okazja polecieć w kosmos, ale jak to, ja? Chyba nie, chyba mnie nie puszczą, bo ja byłem wtedy, pełniłem już takie poważne obowiązki. Ale mówię, no gdyby mi się udało dostać do tej czwórki pierwszej, to wiem, że oni wyjadą jeszcze na 3 tygodnie na badania do Gwiezdnego Miasteczka i wtedy spełniłoby się moje marzenie, bo kiedy poleciał Gagarin, to ja wtedy pomyślałem o kosmosie, żeby zobaczyć kiedyś prawdziwego kosmonauty. I to było moje marzenie. Ja nie wierzyłem. Przecież nie mieliśmy ani kosmodromów, ani rakiet, więc i udało się. Trafiłem do tej grupy 4, pojechałem, zobaczyłem prawdziwego kosmonautę. No a później los był jeszcze bardziej dla mnie łaskawy. Panie generale, kiedy przeszedł pan ten morderczy trening w Gwiezdnym Miasteczku w Moskwie, ja widziałem filmy dokumentalne o tym i naprawdę panu szczerze współczułem. I nadszedł ten moment, kiedy siedział pan z Piotrem Klimowem, no na czubku jakby nie było wielkiej cysterny zawierającej paliwo i utleniacz, już nie było odwrotu. Nie pożałował pan ani przez chwilę swojej decyzji? Nie wiem, co chce pan ze mnie wydobyć. Ja gdybym, wie pan... Czy nie bał się pan po prostu, bo to jest taki moment bez odwrotu już. O to panu chodzi. Nie, nie bałem się. Ja 1,5 roku przygotowałem się do tego lotu. I ten mój dowódca nazywał się Piotr Klimuk. Klimuk. Nie Klimow, jak pan powiedział. Tak. I byliśmy bardzo zgraną załogą. Doskonale byliśmy przygotowani i oczywiście chciałem polecieć. I wie pan, ja nie byłem człowiekiem zgarniętym z ulicy i wsadzili go do rakiety, polecisz. Nie, ja już wiedziałem, co to jest przestrzeń, co to przeciążenie, co to stres, jak sobie z tym radzić. I byliśmy absolutnie skoncentrowani na prawidłowym wykonaniu tego lotu. To jak się pan mówi, wejdzie na szczyt tej rakiety, człowiek ma tę świadomość, że tam pod tobą jest 50 metrów niżej ziemia, a siedzisz na cysternie, mało powiedziane, bo tam było 270 ton paliwa i utleniacza. No to jest niezła petarda, ale
Kiedy się wejdzie do środka, jest dużo pracy operatorskiej. Trzeba to wszystko sprawdzić, przygotować. To można powiedzieć dość dużo na ten temat. Nie sądzę, żeby to było takie interesujące. Ale oczekiwałem tego startu z niecierpliwością. Kiedy już zamknęliśmy skafandry, zapięliśmy osłonę hełmu, rękawice, sprawdziły się hermetyczność i była taka pięciominutowa gotowość ogłoszona. Ale już się nic nie działo. I my tam czekamy na swoje. Słychać tam, jak wyją te wentylatory, coś tam przez radio, jakieś komendy lecą i mówię do Piotra, a on pyta po polsku tak. Jak się pan czuje? Ja mówię, dobrze. Może się rozmyślili tak długo. Czyli nie byliśmy jakoś spięci. To jest wielomiesięczne przygotowania treningowe i wielomiesięczna praktyka lotnicza. To daje pewną odporność psychiczną. No, a później zdajesz sobie sprawę, że masz szansę taką, którą nie ma nikt. Wie pan, pan pyta, czy to nie mogłem się cofnąć. W ogóle mi to przez głowę nie... I dziwię się, że pan takie pytanie zadaje. No jak można? Wie pan, tyle wysiłku. Szans. Wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale dzisiaj no, znana jest już historia radzieckiego podwoju kosmosu, która miała i swoje tragiczne epizody i właściwie to miałem na myśli. A kiedy już udało się wam pokonać barierę grawitacji, ten moment, kiedy pierwszy raz poczuł pan nieważkość, kiedy to się stało? No, to po prawie 9 minutach lotu rakietą, kiedy już osiągnęliśmy wysokość orbity i przede wszystkim prędkość orbitalną, pierwszą kosmiczną, to jest prawie 8 km na sekundę. No i to odstrzelenie od rakiety nośnej to jest takie szokujące troszkę, bo słychać te wszystkie tam trzaski i raptem spadasz w nicość. Próbujesz zorientować się, co się dzieje. Dużo pracy operatorskiej było w międzyczasie. Musieliśmy ten statek ustabilizować, przygotować się do awaryjnego lądowania, bo nie wiemy, czy dobrze nas rakieta wyniosła, czy nie. Chciałem zerknąć na ziemię, żeby zobaczyć, bo a nuż zejdziemy, to... Ale widzę, spojrzałem, okrągła rzeczywiście i zachód słońca, bo lecieliśmy w kierunku wschodnim. Słoneczko zachodziło, czerwień, piękne kolory. I mówię, Piotr, zobacz, jak ładnie. On mówi, ty weź zakryj, ten iluminator jeszcze mówi, tutaj robota, jeszcze się napatrzysz. Także byliśmy, no wie pan, współpraca załogi jest osobny problem, bardzo ważny. Tam nie ma indywidualnie ten i ten, to jesteśmy my. I nawet gdybyśmy coś zrobili nie tak, to nikt nie powie, zrobił to ten czy tamten, tylko my jesteśmy. To jest, dlaczego? Dlatego, że ja muszę jemu wierzyć, a on musi mnie wierzyć. No tak naprawdę to kładziemy na tej szali swoje życie. I tu nie może być nie to, że niezrozumienie, ale no, tu się rozmawia takim dziwnym językiem technicznym, ale czasami wystarczy spojrzenie, gest, tonacja głosu, wiemy, co robi, tam jest co robić naprawdę. Właśnie miał pan bardzo napięty program przez ten tydzień, brał pan udział, wykonywał pan szereg eksperymentów, w tym jeden, jak wyczytałem, o krystalizacji półprzewodników. Dzisiaj pewnie nikt nie zawraca sobie głowy tym, czym są półprzewodnika, używają ich prawie wszyscy. Miał pan w ogóle czas na to, żeby popatrzeć na Ziemię z góry? Wie pan, tam jest każda minuta, tak jak pan mówi, jest bardzo cenna i zaprogramowana. Zanim przystąpiliśmy do eksperymentów, to musieliśmy jeszcze odnaleźć stację orbitalną i dokonać całego złożonego procesu zbliżenia, dokowania, tak. I tam na pokładzie było dwóch kolegów jeszcze. No i tak jak program przewidywał, wykonywaliśmy eksperymenty medyczno-biologiczne, geofizyczne i technologiczne. No to były ciekawe, nowatorskie, najważniejsze pisma naukowe na świecie o tym mówiły, bo jednak była to wielka szansa dla naszych instytutów naukowych, żeby przygotować eksperyment i zaistnieć w tej dziedzinie. To było bardzo, oczywiście przy okazji lot był wykorzystany propagandowo, ale to w każdym kraju to się robi. Przecież rzecz po raz pierwszy, zresztą jak
zapewne pan pamięta, no, rodacy cieszyli się z tego faktu. Tak, obserwowaliśmy to chyba z większym samozaparciem niż o kilka lat wcześniejszą misję Sojuz Apollo na orbicie. To jednak był, była nawet taka piosenka, żołnierz, lotnik, kosmonauta, chluba polskich dni, polskich skrzydeł, nowa karta i tak dalej. To było rzeczywiście dla nas wydarzenie, ale trochę nam psuł humor, że Polak nie poleciał jako pierwszy w kosmos. Ale poleciał jako trzeci. Dla pana to oczywiście nie miało żadnego znaczenia, to miało raczej... Nie jako trzeci, jako drugi. Ja byłem w tej grupie Interkosmos. Dlaczego poleciał Czech pierwszy? To znajdzie pan w mojej książce, w tym ostatnim, trzecim wydaniu Ciężaru Nieważkości. Ja dopiero po roku zrozumiałem, kiedy mi powiedziano, co tam zaszło. Ale bardzo cenię mojego kolegę Czecha Remka. W końcu przez półtora roku pracowaliśmy razem. A i tak rodzi się przyjaźń, która też pozostaje chyba na zawsze. A panie generale, proszę wybaczyć mi naiwność tego pytania, ale czy podczas całej swojej kariery pilota i w czasie lotu orbitalnego zetknął się pan kiedykolwiek z czymś, co potocznie nazywamy UFO? Ale proszę pana, ja wszystkiego nie mogę mówić, tym bardziej przy kamerach. Rozumiem. Panie generale, po tygodniu pobytu na stacji orbitalnej nadszedł ten moment, że trzeba było wracać, moment powrotu. Jak bardzo stresujące jest wejście w atmosferę w tej małej kapsule dla ludzi, którzy są tam w środku? No, stresujące to może nie jest, ponieważ ja mówię, załoga jest bardzo skoncentrowana na przygotowaniu samego procesu zejścia z orbity. Ja wiedziałem, co się za chwilę pojawi. W tej, tamtej, następnej sekundzie. I byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I kiedy już wchodziliśmy w atmosferę, pojawiły się pierwsze płomienie, one mnie bardzo zabawiały, ciekawe były. Tak jak walka, lekko różowe, później mocniejsze. Ale kiedy zaczęło nas wciskać fotele przeciążenie i kiedy ta szyba iluminatora rozgrzała się tak, że zmieniła barwę na żółtą, brązową, w końcu okopcona, wtedy poczułem się troszkę tak nieswojo. Skrzydeł nie mam, silnika nie mam. Idziemy jak meteor do Ziemi z potworną prędkością. I teraz czy ja wszystko zrobiłem dobrze? Czy te kasety nawet ułożyłem w miejscu, gdzie powinienem? Gdzie ułożyliśmy materiały badawcze, aparaturę, żeby nie wolno naruszyć położenia środka ciężkości, bo od tego zależy nie tylko dokładność lądowania, ale i bezpieczeństwo. Bardzo jest trudno wytrzymać ostatnie 20 sekund do otwarcia spadochronu. To się dłuży bardzo, ale otwarcie spadochronu jest takie brutalne. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy na tym spadochronie. To poniewierało nami trochę. No ale nie wiemy, nie widzimy Ziemi, bo iluminatory były, jak mówiłem, całkiem spalone. Gdzie lądujemy? Czy na morzu, czy w górach? Bo to jeszcze nie koniec zabawy. Dopiero pilot śmigłowca nas zauważył pod chmurami, ale był tak uradowany i mówił, widzę was i się dopytujemy, ale co pod nami? On mówi, dobrze, równa powierzchnia, równa, mówi, zielona, ach. Tylko mówił, uważajcie, wiatr jest silny. No i wiatr był silny, faktycznie 16 metrów. Jak wrąbnęliśmy w ziemię, coś się tam urwało, zaczęło nas poniewierać w lec. Ja szybko odstrzeliłem szelkę spadochronu i znieruchomieliśmy. Cisza. Piotr mnie kleptął po nodze, mówi, no to my w domu. No i się zaczęło takie troszeczkę, jak to jest, idziemy. Jesteśmy, gdzie to jest pion, bo to błędnik wariuje. On dostawał takich złych sygnałów tuż po wyjściu na orbitę, a teraz znów. Prawda? Ziemia nas nie chce. No i pamiętam, usłyszeliśmy ekipy ratownicze, które nas zlokalizowały, przewrócili ten lądownik
i wychodzimy stąd. Właśnie do nas wyciągali najpierw Klimuka, później mnie, bo ja byłem z boku. Jakoś tak robili nieskładnie, że ja mówię, ludzie, przecież ja nie jestem ślimak, tam jeszcze moje nogi. No i pierwsze zapach ziemi, tej kukurydzy, w której wylądowaliśmy. Ludzie rozentuzjazmowani, jakieś tam kwiaty wręczają, ktoś tam jeszcze, ktoś potrząsa tobą, ktoś tam daje jakąś gitarę, ktoś jeszcze. No, oczywiście wszędzie byli aparaty fotograficzne, kamery oczywiście, mikrofony. Trzeba mówić coś tam, ale tak się chce usiąść gdzieś w spokoju, żeby odetchnąć chwilę. Ale tak powiem panu szczerze, to nie odetchnąłem jeszcze. Mam nadzieję, wrócę do domu jutro, to sobie odpocznę. I od telewizji też. Dziękuję bardzo. Generale, tam czeka na pana cała widownia mieszkańców Kwidzyna. Za chwilę odbędzie pan spotkanie. Proszę mi na koniec tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. W tym roku w Polsce powstał tak zwany startup, czyli przedsięwzięcie innowacyjne, którego celem jest zbudowanie drona, który ma potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że Ziemia jest rzeczywiście kulą zawieszoną w kosmosie. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Takich tłumów ta sala dawno chyba nie widziała. Dziękuję Państwu za przybycie, tak liczne przybycie. Proszę Państwa, cóż, ze względu na bardzo ograniczony czas Pana Generała, żeby może już nie przedłużać, za chwilkę oddam głos. W imieniu Kwidzyńskiego Centrum Kultury witam Państwa wszystkich serdecznie. Witam Pana Generała Mirosława Hermaszewskiego, który dziś jest z nami. Generalnie, Szanowni Państwo, kosmos zawsze przyciągał ludzi. W Kwidzynie również miały miejsce różne zdarzenia, chociażby zawiązał się niegdyś klub modelarstwa rakietowego i kosmicznego, który działa do dziś. Także mamy też swoje tradycje, tutaj odbywały się wystawy filateistyczne związane z kosmosem, ale z tego co pamiętam, tylko raz, jak do tej pory, kosmonauta odwiedził Kwidzyn. Był to pan Aleksiej Jelisiejew w 1974 roku. I musieliśmy czekać aż do dnia dzisiejszego. Oddaję panu głos. Życzę państwu miłych wrażeń. Dobry wieczór państwu. Przede wszystkim chciałbym podziękować serdecznie za zaproszenie. Ja już od paru lat wybieram się tutaj do Kwidzyna, żeby spotkać się z mieszkańcami, wszystkim członkami mojej rodziny, której tutaj, zdaje się, wybrałby na dwóch palcach pewnie. Ale obiecuję, że przyjadę jeszcze raz do Kwidzyna. Dzisiaj mam niewiele czasu, ale może was coś zainteresuje, zaciekawi, to kiedy spotkamy się drugi raz, to na pewno porozmawiamy troszkę więcej na ten temat.